Jest pan już w Jarocinie od 2 tygodni jako sekretarz gminy. Jakie wrażenia po tych 2 tygodniach? I jeśli chodzi o Jarocin, ale też o urzędników, z którymi pan pracuje? Podzielmy tę sprawę jakby na 2 części. Jedna sprawa to jest urząd, a druga sprawa to są moje wrażenia, jeżeli mówimy o bytowaniu w tym pięknym mieście o bardzo bogatej historii. Nie jestem w Jarocinie pierwszy raz. Ja w tym mieście bywałem chociażby z racji festiwalu, chociażby z racji lat 90. W latach 2000 też byłem w tym mieście kilka razy, w zupełnie innej roli. Nigdy nie przypuszczałem, że los skieruje ścieżkę mojego życia do was. Przepiękne miasto, przemili ludzie, a jeszcze tak skąpane słońcem, to już w ogóle bajka. Druga sprawa to jest urząd. Urząd, który realizuje zadania dla wspólnoty samorządowej. Nie macie złych urzędników. Macie urzędników bardzo dobrych, a ja bym chciał, żeby oni byli jeszcze lepsi. Czy to nam się wspólnie uda? Dajcie nam troszeczkę czasu i myślę, że obie strony będą zadowolone. Przecież urzędnicy, którzy pracują w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, to są w większości wasi sąsiedzi. To są ludzie stąd. Więc z jednej strony to są urzędnicy, ale z drugiej strony to są mieszkańcy. Nigdy nie zadziałają na waszą niekorzyść. Dajcie im szansę. O to was proszę. Dziękuję. A jak zamierza pan sprawić, żeby właśnie urzędnicy jeszcze lepiej działali? Jakie ma pan pomysły? Powiem tak, jestem po przejrzeniu większości wydziałów, po rozmowach z dyrektorami, ale co najważniejsze, po rozmowach z pracownikami urzędu. Wdrożymy kilka rozwiązań, które pozwolą na to, żeby ta instytucja działała jeszcze bardziej pro.